To jest program Fakt Life. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska. Z nami jest już Paweł Poncyliusz, poseł Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry pani, witam państwa. Czy podziwia pan sprawczość Jarosława Kaczyńskiego, gdy prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi już teraz nie 500+, ale 800+, to wszyscy mu wierzą. Nikt już dzisiaj nie powie, tych pieniędzy nie ma i nie będzie. Ja nie podziwiam, ponieważ uważam, że to nie jest żadne danie dodatkowych pieniędzy, a tylko pewna rekompensata za ostatnie lata działań Prawa i Sprawiedliwości i wzrost inflacji, bo jeżeli popatrzymy, że 500+ wzrośnie o 30%, to tu szału nie ma, powiedzmy sobie szczerze. No ale świadczenie jest jednak waloryzowane i tak chyba powinno to się dziać. Ale to właśnie musimy mówić o waloryzacji, a nie o czymś jakby nadzwyczajnym. Po drugie, to co działało kilka lat temu może nie zadziałać dziś i tak też mówią niektórzy komentatorzy, chociaż jakby nie odbieram potrzeby skorygowania całego systemu, bo wiemy dobrze, że dzisiejsze 500+ przy tej drożyźnie w sklepach, które zawdzięczamy między innymi prezesowi Glapińskiemu, prezesowi NBP i rządowi Mateusza Morawieckiego, no to absolutnie nie starcza na tyle, ile starczało w momencie, kiedy to 500+ było wprowadzane. Czy ta korekta powinna obejmować tylko waloryzację, czy powinny być jakieś kryteria przyznawania tego świadczenia? Znaczy, myślę, że na początku, nikt nie może po wyborach niczego więcej zrobić, niż tylko w prosty sposób przelać większą sumę pieniędzy na konta rodzin. I to powiedzmy sobie szczerze. Natomiast oczywiście toczy się dyskusja, czy nie powiązać tego jednak z pracą, czy też żeby te pieniądze szły na dobre cele, no bo mamy przypadki patologicznych rodzin i jak na razie dzisiaj ten system no praktycznie finansuje również patologiczne, więc to jest też kwestia zadbania o to, no, żeby nie stało się coś takiego jak w Częstochowie. Tak? No bo ale o tej patologii... No o tej patologii to jeszcze porozmawiamy, ale pan mówi patologiczny system, jednak bardzo dużo dzieci skorzystało na tym. Sam nie, pan nie wie... patologiczny system, nie, to absolutnie, moje dzieci też z tego korzystały. Dzisiaj to już tylko jedno dziecko ma poniżej 18 roku życia i sam razem z Pawłem Kowalem i kilkoma innymi politykami z partii Polska jest najważniejsza, postulowaliśmy coś takiego w 2011 roku, to zostało zrealizowane dopiero po 2015 roku. Kiedy to właśnie Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę, nie mieli żadnego innego pomysłu, no to wzięli ten nasz. Myśmy wtedy mówili 400 zł na każde dziecko, ale to był 2011 rok. No, tamtego ale czasu. Też mówiliście na każde dziecko, nie tak, oglądaliście się na to. Znaczy ja nie mówię, żeby na jakieś nie pójdą pieniądze. Ja bardziej mówię o tym, żeby tego typu pieniądze na dzieci nie były sposobem na życie, tak? Znaczy to ma wspierać rodziny, a nie być jedynym dochodem dla rodziny. I to jest właśnie ta kwestia, o której dzisiaj się mówi, żeby to było. No dobrze, ale jak to zrobić, no bo panie pośle. Zajęć. Jak to by było właśnie na dodatkowe zajęcia, na jedzenie, przecież te dzieci też muszą coś jeść, wyjść. No ale jeść to one powinny mieć z powodu tego, że rodzice pracują albo przynajmniej jeden z rodziców pracuje. Natomiast my mówimy o tym, że to mają być pieniądze bardziej na dodatkowe zajęcia edukacyjne, na ewentualnie jeżeli jest jakaś potrzebna rehabilitacja i tak dalej, chociaż to są inne jeszcze pieniądze. To są pieniądze na przykład na jakieś wycieczki czy dodatkowe wyjazdy w czasie wakacji. I jakby mówimy o tym, nie mówimy o jedzeniu i ubraniu, bo to powinni, czy w ogóle takim bycie codziennym, bo to powinni rodzice zapewniać niezależnie od wszystkiego. Natomiast no niestety tak się dzieje, że może w niewielkim odsetku, ale pojawiają się przypadki, gdzie rodzice po prostu z tych pieniędzy na dzieci utrzymują również samych siebie i niewiele więcej wnoszą do gospodarstwa domowego. Panie pośle, to spuentując ten temat, oznaczycie te pieniądze, jeżeli dojdziecie do władzy?
Myślę, że tu jest, znaczy ja nie mam tutaj gotowej recepty, poza tym, że te pieniądze zostaną dla rodzin. I to jest rzecz, którą my dzisiaj jako Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska obiecujemy. To, co dane, nigdy nie zostanie zabrane. I to dotyczy również programu 500+. A jak to w szczegółach będzie wyglądało, to czas pokaże. No ja się pytam o to oznaczenie, bo jednak pan mówi o tych przypadkach patologii, ale w większości te pieniądze, sam pan to dobrze wie, zostały wykorzystane całkiem dobrze. Niektóre dzieci po raz pierwszy wyjechały na wakacje, niektóre po raz pierwszy pojawiły się w Szczyrku, w pana miejscowości, gdzie ma pan pensjonat. Widzieliśmy mnóstwo takich rodzin, więc może jakoś próbować eliminować te przypadki, a nie znaczyć pieniądze. Ale dlatego ja pani powiedziałem, że nie mam wątpliwości, że takie pieniądze dla dzieci są potrzebne. Nie dość tego, one w całym tak naprawdę cywilizowanym świecie istnieją. No, słynny niemiecki Kindergeld, niedaleko patrząc, to są dokładnie takie same rozwiązania, których Polska nie miała jako kraj, który się tak odwoływał do wartości chrześcijańskich, dla których dzietność była taka ważna. No teraz też po latach widzimy, że ten instrument nie służy dzietności, stąd też poszukiwania nowych rozwiązań, czy to w kategoriach to, co proponuje Platforma Obywatelska, czyli żłobek w każdej miejscowości finansowany z pieniędzy publicznych. No to jest jakby dalej szukanie instrumentów, które no, będą wspierały rodziny do tego, żeby posiadać kolejne dzieci. A pani pośle, jak pan myśli, skąd to przyspieszenie zapowiedzi zamiany 500+ na 800+? Bo to, że Jarosław Kaczyński zaproponuje coś takiego przed wyborami, to właściwie nikt z nas nie miał chyba wątpliwości z komentatorów, dziennikarzy, że taka waloryzacja będzie ogłoszona, tylko chyba jest za wcześnie na wyprowadzanie takiej kozy, o której mówiła minister finansów, że nie ma pieniędzy na razie, że o żadnej waloryzacji nie będzie mowy. Ma pan jakiś pomysł, skąd takie przyspieszenie? Znaczy w moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość już idzie krew z nosa, w tym otoczeniu politycznym. Drożyzna, miliardy złotych wysupływane z budżetu, a tak naprawdę zadłużanie Polaków na miliardy złotych. Czy to na ratowanie głupich decyzji odnośnie węgla, czy teraz rozwiązywanie problemów związanych z importem ukraińskiej pszenicy do Polski. To wszystko powoduje, że jednak odbiór rządzących, no, cała taka arogancja władzy, czerpanie ze spółek Skarbu Państwa, jakby to były, że tak powiem, prywatne folwarki. To wszystko powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość właśnie poszła krew z nosa. No i to ten kongres i te propozycje z ostatniego weekendu to taka trochę tamponada na zatamowanie tego krwotoku. Czy to pomoże, trudno powiedzieć, ale na pewno będziemy przez najbliższe dni o tym rozmawiać, komentować to i na przykład zniknie temat drożyzny albo zniknie temat zawieruszonej rakiety rosyjskiej, która wylądowała. O zawieruszonej rakiecie za chwilę. Ja nie widzę tego krwotoku i tej krwi z nosa, która poszła Prawo i Sprawiedliwości. Sondaże nadal są mocne, nadal ani nie chcą drgnąć tak, jak wy byście chcieli do dołu. Natomiast Donald Tusk, chociaż haruje jak pewnie nigdy w życiu nie harował i rzeczywiście jeździ po Polsce, za czym nie przepada, to tutaj też nic nie drga. Nie frustruje ten szklany sufit Donalda Tuska i czy Rafał Trzaskowski będzie się tak pojawiał i znikał, czyli będzie raz w miesiącu towarzyszył Tuskowi, a potem będzie cisza? Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że Platforma przez ostatnie miesiące taką bytnością w regionach, jak ja dzisiaj jestem w województwie małopolskim, jak wśród wielu innych moich kolegów, jednak wykonuje pewną pracę. To, że Platforma Obywatelska prawdopodobnie dojdzie do wyborów z notowaniami na poziomie 30%, to nie jest nic dla nas dziwnego i nie spodziewaliśmy się dużo więcej. Jest kwestia, czy łącznie z pozostałymi ugrupowaniami, z Lewicą, z PSL-em i z Polską 2050 będzie to większość w parlamencie i o to jest dzisiaj walka. To, że Prawo i Sprawiedliwość swoje 30% poparcia
czy coś ponad to ma. Nikt nie ma wątpliwości, no jednak te wszystkie programy socjalne, 13, 14 emerytury, właśnie programy pod tytułem 500+, na pewno dają Prawu i Sprawiedliwości pewne poparcie i to nie ulega wątpliwości. Jest tylko kwestia tego, żeby po prostu odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy po najbliższych wyborach. I moim zdaniem to, że ta konwencja, jak mówili eksperci, miała się odbyć za półtora miesiąca, czy tam za miesiąc, a nastąpiło, to oznacza, że jednak ta krew z nosa idzie. Bo jaki jest inny argument na to, żeby przyspieszać takie wydarzenie? Sama pani powiedziała, że im bliżej wyborów tego typu postulaty, tym jest szansa na to, że zostanie to zapamiętane w wyborach, a jeżeli to się wrzuca w maju, to ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński mają inne sondaże albo też trendy w tych sondażach, które wskazują, że jak teraz nie szarpniemy lejcami, to potem już może nie być czego zbierać. No są jeszcze teorie, że chodzi o Zbigniewa Ziobro i o to, że Jarosław Kaczyński przygotowuje się jednak do pewnego wycięcia ludzi Zbigniewa Ziobry z tych list. To no, może zrobić na parę dni przed rejestracją list. Już tak robił, to już niektórzy poznali ten smak tego, że wypadali z tych list, ale ja chciałam zapytać o Donalda Tuska, wrócić do tematu przewodniczącego Platformy, bo pan mówi o celu nadrzędnym, czyli oczywiście wygranych wyborach, ale czy takie wypowiedzi pomagają opozycji, czy pomagają koalicji obywatelskiej? Uwaga, cytuję. Wszystko w Polsce od kilku lat jest postawione na głowie. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie zhańbili od wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien sposób podobny, bardzo podobny myślenia do tej klienteli. Skąd te nerwy? Skąd ta pogarda? Nie, myślę, że to nie jest ani pogarda, może nerwy. Oczywiście, no bo chcielibyśmy, żeby jak najmniej w Polsce było patologii, szczególnie wśród rodzin. To, żeby właśnie programy socjalne nie były sposobem na życie. No i to jest chyba rzecz, która dla każdego, kto ciężko pracuje, czy jest urzędnikiem w urzędzie gminy, czy nauczycielem, czy pielęgniarką, czy robotnikiem w zakładzie pracy, jest irytujące, że kiedy ktoś musi wstać na 7-8 rano, ktoś inny obok ma się niewiele gorzej do tej pracy nie wstając, tak? I mając po prostu dobrą orientację, jak korzystać z różnego rodzaju programów socjalnych i osłonowych. No sam pan wie, że za 500+ na dziecko, to nie można żyć w taki sam sposób, jak idąc i wychodząc do pracy. To prawda, ale myślę, że w ostatnim czasie na tyle skoczyły ceny w sklepach, że ludzie zaczynają to identyfikować, że coś jest nie tak. Tak? W sensie, że ja wstaję, ciężko pracuję każdego dnia, nie wiem, wstaję na godzinę 7 do pracy, wracam do domu i okazuje się, że po zapłaceniu wszystkich bieżących kosztów plus żywność i ubrania i utrzymanie rodziny, ledwo co zostaje w ręku i myślę, że to jest irytacja wielu obywateli w Polsce, takich, którzy jednak próbują stawiać czoła wyzwaniom również tej drożyźnie, która ma miejsce, a pracodawca nie zawsze chce indeksować pensje, tak jak robi to Jarosław Kaczyński przy okazji 500+. No to akurat prawda. Na koniec, pani pośle, jeszcze temat owej rakiety i balonu, bo żołnierze WOT w Kalejach, w okolicach Kalei, szukają balonu, który przyleciał znad Białorusi w weekend. Rakietę odnalazła przypadkowa osoba, kobieta, która konno jechała przez las. Śmiać się czy płakać? Znaczy, po pierwsze zrobić sobie uczciwą fotografię rzeczywistości, bez korekty, bez Photoshopa, bez koloryzowania. Znaczy, dziś jest tak, że minister Błaszczak staje na konferencjach prasowych i mówi, że Polska wydała setki miliardów złotych i jest bardziej bezpieczna, a okazuje się, że jakaś błąkająca się rakieta jest w stanie wylądować w środku Polski. Trzeba zrobić tą fotografię rzeczywistości, przestać uprawiać trąbtradractwo i zakupy defiladowe, tylko zacząć się zastanawiać, jak przeciwdziałać temu, ale też pochylić się, posypać głowę popiołem i powiedzieć,
coś schrzaniłem. Niestety poprzez defilady, pikniki żołnierskie i takie właśnie zakupy w gorączce nie rozwiązujemy problemów bezpieczeństwa naszego kraju, który, co by nie mówić, jest dzisiaj, sąsiaduje dziś już z wojną, a jeśli się okaże, że za parę dni nam prezydent Łukaszenka umrze, nam jako Europie, to może się okazać, że po prostu Białoruś zostanie przez Rosjan bez jednego wystrzału wzięta i wtedy będziemy mieli kolejne ileś set kilometrów granicy z Rosją. Więc poważna jest sytuacja i moim zdaniem to powinno dać panu ministrowi Błaszczakowi sygnał dość pajacowania, czas brać się za przygotowanie Polski na każdą ewentualność. I ta rakieta, mam nadzieję, że będzie takim kubłem zimnej wody, że koniec z telewizyjną polityką i z takim celebryctwem w social mediach, bo raz się pan minister Błaszczak sfotografuje w Stanach Zjednoczonych, raz na poligonie, tylko trzeba się po prostu wziąć za robotę, bo to nie jest rzecz prosta, bo to też okazuje się, że te systemy, które pan minister Błaszczak kupił dla polskiego wojska, w niewielkim stopniu mogą przeciwdziałać takiej rakiecie, jak ona wylądowała w Bydgoszczy. Więc czas na to, żeby posłuchać ekspertów, co z tym fantem trzeba zrobić, a nie tylko słuchać lobbystów, którzy wiadomo, że chcą wcisnąć zawsze swój sprzęt, który mają w zapasie do sprzedania. Bardzo dziękuję. Paweł Poncyliusz był moim Państwa gościem w programie Fakt Live. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Wysowej. A my w tej chwili łączymy się już z Michałem Janczurą, dziennikarzem TOK FM. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. Na początek chciałbym, żebyśmy się przenieśli jeszcze do Częstochowy, gdzie w sobotę odbył się pogrzeb 8-letniego Kamila. Kamilku, kocha cię cała Polska. Wiele osób tu obecnych, ale także tych przeżywających to pożegnanie z innych miejsc, pokochało cię jak własnego syna. Na zawsze będziesz w naszych sercach. Powinieneś cieszyć się pełnią życia. Twoje odejście to nieodżałowana strata. Nasze serca rozpadły się na milion kawałków. Nic nie ukoi bólu i żalu, jaki nas przepełnia. Kamilku, przepraszamy cię. Przepraszamy cię w imieniu dorosłych. Przepraszamy. Pokochaliśmy cię za późno. Z nami, tak jak zapowiadałam, Michał Janczura, dziennikarz TOK FM, który dokumentuje takie tragiczne niestety przypadki. Gdy słyszysz takie słowa, Kamilku, przepraszamy cię, pokochaliśmy cię za późno, nasze serca rozpadły się na tysiąc kawałków, co sobie myślisz?
Znaczy, myślę sobie, że takie słowa cisną się na usta, natomiast to są słowa, które powinniśmy, tam w tym zdaniu wystarczyłoby wyciągnąć słowo Kamilek i trzeba by powiedzieć Basiu, Krzysiu, Andrzejku i wszystkie inne imiona dzieci, bo takich dzieci w Polsce są tysiące. Zresztą ja się za każdym razem cieszę, gdy podnosi się dyskusja, natomiast to jest przerażające, że taka dyskusja podnosi się tylko wtedy, kiedy mamy takie tragiczne historie. I to jest też trochę, inaczej, nigdy nie rozumiem, od czego to zależy, ale ja przeszukując tylko i wyłącznie, bo nie mam tutaj żadnej tajemnej wiedzy, przeszukując internet, korzystając z doniesień prasy lokalnej czy z informacji policji, widzę, że w tym roku takich przypadków jak Kamilka było już mnóstwo, zakończonych albo tak tragicznie jak Kamilka, albo zakończonych mnóstwem obrażeń i interwencją, czy to służb medycznych. Ja, żeby też Państwu naświetlić pewne historie, które się pojawiają w związku z takimi sytuacjami, no muszę też powiedzieć, że nie każda sytuacja kończy się tak jak Kamilka, czyli śmiercią, ale mamy historie, gdy dzieci lądują w zakładach opiekuńczo-leczniczych z takimi obrażeniami, które potem no, towarzyszą im całe życie albo uniemożliwiają im normalne funkcjonowanie. Także po pobiciach przez rodziców, po jakichś libacjach alkoholowych. My się oczywiście skupiamy na Kamilku, zaczynamy mówić o systemie. Ty też powiedziałeś, Agnieszka, że ja dokumentuję takie historie. Ja się właśnie staram naświetlić te elementy tego systemu, które nie działają, żeby takich historii nie było. Natomiast rzeczywiście no jest tak, że bardzo często mówimy o tym w kontekście dziejących się tragedii, dziejących się dramatów, zawodzących ludzi, ale też zawodzących tych, którzy mogliby tutaj coś zrobić, bo naprawdę to nie jest tak, że jeden pracownik socjalny, jeden sędzia czy jeden kurator sądowy rozwiąże ten problem. Co z tego, że my ukażemy jakiegoś sprawcę? On wyląduje w więzieniu, prawdopodobnie spędzi tam resztę swojego życia, tylko że to się dzieje w Częstochowie, pod Białymstokiem, w Szczecinie, w jakichkolwiek innych miastach, daleko od siebie oddalonych w Polsce, dzieją się podobne dramaty i tylko działania idące odgórnie, to znaczy od polityków wsłuchujących się w głosy ekspertów mogą coś tutaj zmienić. No właśnie, a ci politycy, którzy byli też gośćmi mojego programu, mówili, że tych przypadków wcale nie ma tak dużo. Ty mówisz już o kilkunastu przypadkach tylko w tym roku, a mamy maj. Nie lubisz też słowa system. Co można zrobić w takim razie? Co ci politycy mogą zrobić? Co oni powinni zrobić? Znaczy przede wszystkim nie udawać, że nic się nie dzieje. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma tak wielu tych przypadków, to ja nie wiem, albo żyje na jakiejś innej planecie, albo nie chce mu się zajrzeć do internetu. Czy każdy z Państwa może to zrobić, bo ja powtarzam, mówię to już jak mantrę i wszędzie, gdzie się pojawiam, to powtarzam. Nikt nie zlicza przypadków, gdy dochodzi do tragicznych, do zbrodni tak naprawdę na dzieciach, popełnianych przez opiekunów bądź rodziców, czyli to, co się dzieje w ich domach. Już nie mówimy o historiach, gdy to się dzieje, nie wiem, w zakładach opiekuńczo-wychowawczych, czyli tych popularnych domach dziecka. Mówimy tylko i wyłącznie o historiach, które się dzieją w domach. Około 30, od 30 do 40 przypadków rocznie śmierci. To są dane utrzymujące się przez ostatnie lata stale niestety. Dzieci, mamy tych 30-40 przypadków rocznie dzieci, które giną we własnych domach. I to się nie zmienia. Jeżeli to jest mało, to wyobraźmy sobie, ile w ilu domach dzieją się dramaty, w ilu domach te dzieci są bite. Nie mówiąc już o tych pobitych dzieciach i tych przypadkach, kiedy to nie kończy się tak jak w przypadku Kamila. Ale niech taki polityk idzie na pierwszy lepszy SOR i porozmawia z lekarzami i dowie się, ile w ostatnim tygodniu musieli razy interweniować, bo dzieci trafiały z poważnymi ranami. Ci lekarze mówią wprost, my bardzo często widzimy, kiedy to jest upadek ze schodów,
przy jakiejś zabawie dziecięcej, co oczywiście zawsze się może wydarzyć, a kiedy to jest po prostu okładanie dziecka jakimś kijem przez jakiegoś dorosłego, który się postanowił w ten sposób wyżyć, albo coś mu się nie spodobało. No akurat w przypadku Kamilka telefon spadł, tak, ze stołu czy z jakiegoś innego miejsca. Ale naprawdę, żebyście to Państwo wiedzieli, ja realizując swój serial dokumentalny Piecza, radiowy serial dokumentalny, przeanalizowałem około 100 spraw, różnych spraw w różnych miejscach z różnym efektem. To znaczy bardzo często dzieci były poddawane, były ofiarami przemocy, natomiast najczęściej to były historie, których ja nawet nie próbuję Państwu opowiadać. Bo się nie da, naprawdę. Te historie o przypalaniu Kamila, które już obiegły rzeczywistość, więc nie mam tutaj skrupułów, żeby o tym mówić, ale te akta są takie, że mnie się to po kilku latach ciągle śni. To, co się dzieje w tych domach, bardzo często kilkadziesiąt metrów od naszych pięknych mieszkań, gdzie po prostu dzieci cierpią, niewyobrażalne rzeczy się wyprawiają. Naprawdę, no, chciałbym nieraz opowiedzieć, ale co w tych aktach się znajduje, ale wiem, że to jest dla większości osób nie do przyjęcia i może i dobrze, to świadczy o jakiejś normalności. A może warto by było te słowa wypowiedzieć, co tam się znajduje, bo dopóki być może takie słowa nie padną, to ta znieczulica, bo ta znieczulica jest w społeczeństwie, będzie panowała dalej. Ja mam wrażenie, że tej znieczulicy nie ma, natomiast bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, co się dzieje. I też pamiętam, że realizując serial, gdy pierwszą wersję pierwszego odcinka zrobiliśmy, to musieliśmy to potem, że tak powiem, wyczyścić z tych najstraszniejszych momentów, bo nikt nie był w stanie tego wytrzymać. I teraz wyobraźmy sobie, że takie historie nie dzieją się gdzieś w kosmosie. To się dzieje naprawdę w naszych miastach, w naszych sąsiedztwach. Pytałaś, co mogą zrobić politycy, bo ja bym chciał też mówić. Oni już to zauważą, załóżmy, tak jak ty mówisz, że przede wszystkim powinni zauważyć, że jest ten problem, ale gdyby już zauważyli, no chyba już większość widzi, mam nadzieję, choć też tak jak mówisz, że to się zmienia i że mija taka sprawa i później wszyscy o tym zapominają. No dobrze, to co właśnie zrobić? Pierwsza sprawa jest taka, bo ty mówisz, że politycy zauważają. Ja mam wrażenie, że jakbym w 2021 roku, kiedy zaczynałem ten temat publikować i podawać informacje do opinii publicznej, jak gdybym to mówił w 2021 roku, to moja wypowiedź z dzisiaj nie różniłaby się praktycznie niczym. To znaczy, że od tamtego czasu nie zrobiono absolutnie w tym zakresie nic. Nie udrożniono przepływów informacji pomiędzy konkretnymi służbami, a to jest najważniejsze. To znaczy doświadczenia brytyjskie z ponad 50 lat badania, zbierania tych doświadczeń właśnie w Wielkiej Brytanii pokazują, że gdy analizowano te najtragiczniejsze przypadki zbrodni, to zazwyczaj problem był w komunikacji. I my tutaj widzimy też ten przypadek. Służby rzeczywiście w jakiś sposób wiedziały o tym, co się dzieje. Była niebieska karta, były jakieś interwencje pracowników MOKS-u, sprawy trafiały do sądu, ja mówię o sprawie Kamilka. Natomiast gdzieś coś nie zadziałało w tym systemie, oczywiście to trzeba by było przeanalizować, że nie doszło do zabezpieczenia tego dziecka. W ostatnich dniach, musisz mi wierzyć na słowo, bo na razie nie mam upoważnienia do publikacji tego, kuratorzy, różne osoby zwracają się do mnie i podają dziesiątki przypadków, w których sytuacja jest bardzo podobna i dzieci też nie są zabezpieczone. To znaczy gdzieś to albo znaczy, na co zasadzie. Oni mówią? Co mówią ci kuratorzy? Znaczy oni mówią, panie... W tym systemie funkcjonują, tak? Tak, oni mówią, panie rektorze, to nie jest tak, że to jest tylko Kamilek, który nie jest zabezpieczony. Mamy też, nie wiem, oczywiście teraz imię zmyślam, Wojtusia gdzieś pod Warszawą, który jest w identycznej sytuacji. Też boimy się o to, co się stanie. Nie wiadomo już kogo, do kogo się zgłosić, co zrobić, bo przecież sprawy były w sądach. I tu się pojawia kolejny etap. Wyobraźmy sobie, że my od sędziów rodzinnych wymagamy, żeby oni w każdej sytuacji podejmowali dobre decyzje, bo tak naprawdę ten system na nich stoi.
to oni tylko mają moc sprawczą w tych no w tym, tak, w tym no, systemie. Oni mają moc sprawczą, a kto powinien mieć jeszcze taką moc? Czy ktoś powinien mieć, żeby nie działy się takie rzeczy, bo ty mówiłeś o tym, że nie ma tej znieczulicy, ale pamiętajmy, że z Kamilem, z jego matką, ojczymem, gdzieś przez ścianę mieszkali też, mieszkała też rodzina bardzo bliska tego chłopczyka. I też... No oczywiście, tylko Agnieszka, zauważmy, że gdyby ta rodzina oczywiście mogła zareagować w sposób fizyczny, to znaczy zabezpieczyć tego chłopaka, zabrać go stamtąd, ale gdyby oni poszli znowu do opieki społecznej, zgłosili, że tam się źle dzieje, to mielibyśmy kolejny wniosek byłoby do sądu, to samo. Który... Tak, i to jest mnożenie tych bytów. A więc po pierwsze, my musimy jasno powiedzieć w końcu, kiedy to dziecko należy stamtąd bezwzględnie zabrać. To znaczy nie wtedy, no kiedy ono trafia na SOR z poważnymi obrażeniami, tylko trzeba jasno powiedzieć wtedy, kiedy pojawia się przemoc, wtedy, kiedy pojawia się istotne podejrzenie, że do tej przemocy dochodzi. Można tutaj zaprosić kogoś i polecam to także mediom. Ja stworzyłem taki reportaż Hania nie żyje i co dalej, opowiadający o historii Hani z Kłodzka. To jest zbrodnia z 2020 roku i tam zaprosiłem do rozmowy przedstawiciela brytyjskiego tego social service, tak, tych, którzy się tam mają zajmować dziećmi. I oni mówią, w Wielkiej Brytanii są jasno wyznaczone punkty. I to dziecko nie zabezpiecza się tylko wtedy, kiedy ono fizycznie doświadcza przemocy, na przykład świadek przemocy, gdy biją się rodzice, gdy dochodzi do przemocy, albo jeden z rodziców bije drugiego, to też jest przemoc. I to dziecko wychodzące z takiego domu nie może powiedzieć, że ono nie doświadczało przemocy, bo po prostu mentalnie, psychicznie na to wszystko patrzyło i przeżywało dramat. I za takie rzeczy też zabiera się tam dzieci, co oczywiście wielu Polakom się nie podoba, bo uważają, że no, to jakby kulturowo się nam nie mieści w głowie. Ale to są lata doświadczeń, takich negatywnych zaniedbań, które teraz też pokutują, gdy Polacy wyjeżdżają i na przykład dla nich ten norweski Labermed jest jakimś takim instytucją z kosmosu, tak? Czy Jugendamt niemiecki, który wchodzi dużo wcześniej, zabezpiecza te dzieci, bo my wreszcie w systemie musimy postawić w centrum dziecko, a nie rodziców. Zobaczmy sobie ustawę o... I tu nawet tytuł jest wiele mówiący o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Nie ma nigdzie tam mowy o wspieraniu dziecka, że podmiotowość dziecka jest najważniejsza, że to dziecko trzeba dbać w pierwszej kolejności. Tam jest jasno napisane, że i w pierwszej kolejności, że prawem dziecka jest powrót do rodziny biologicznej. I mamy takie przypadki, że to zresztą jest nazywane w tym języku urzędniczym, mamy dzieci zwrotki. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale to są na przykład historie, gdzie dzieci były zabierane po 7-8 razy i za każdym razem wracają do rodziny biologicznej, no bo mamusia powiedziała, że już nie będzie bić, albo że już nie będzie pić. No oczywiście po dwóch tygodniach okazuje się, że tak nie jest. Jeśli mogę ci, Agnieszka, tylko jeszcze jedną historię opowiedzieć, bo to też podawałem w swoim serialu, ale ta historia mi ciągle siedzi w głowie, bo też widziałem akta tej sprawy. Była historia z małej miejscowości pod województwem świętokrzyskim, gdzie służby zabrały matce niewydolnej wychowawczo 7 dzieci. Ona urodziła 8 dziecko i nagle ktoś pomyślał, że ona tym 8 dzieckiem będzie się potrafiła zajmować. Dlaczego tak pomyślał? Dlaczego dano szansę 8 matce, a nie dano szansy temu dziecku? To dziecko miało 6 miesięcy, gdy wpadła policja, była libacja. Dziecko znaleziono w szafie z rozbitą głową, z poważnymi obrażeniami, upojone alkoholem. Do takich sytuacji dochodzi. I co gorsze, nikt za tą historię nie odpowiedział, bo było tyle osób na imprezie, na tej libacji alkoholowej, że nie było wiadomo, kto to dziecko tak naprawdę skatował. To jest przerażające. Co się stało z tymi dziećmi? Jeszcze raz, przepraszam? Co się stało z tymi dziećmi? Akurat to dziecko trafiło do rodziny zastępczej. Ja też opisywałem losy tego dziecka, nie podając jego płci, żeby tej jakby identyfikacja była absolutnie niemożliwa. I to dziecko żyje, więc w tych najbardziej tragicznych statystykach go nie ma. Natomiast jest bardzo poważnie doświadczone też fizycznie, niepełnosprawne intelektualnie, niepełnosprawne fizycznie i tak będzie do końca życia.
Tylko dlatego, że ktoś nie pomyślał. I zobaczmy, tego dziecka nie ma w tych statystykach. 30-40 przypadków śmierci rocznie. Mówiłeś też o tym, że to znaczy, że o tym, że powinny być jakieś sygnały, że powinien być taki system ostrzeżeń, tak, co się dzieje z tym dzieckiem. Wiemy dzisiaj, że 8-letni Kamil, 8-latek, malutkie dziecko, uciekało z domu. Ono się gdzieś błąkało po ulicach, natrafiało właśnie na policję, na jakieś służby. Czy to powinno być już takie ostrzeżenie ostateczne? Znaczy, wiesz, jak ja jestem przeciwnikiem tego, żeby dziennikarz wydawał tutaj jakieś sądy ostateczne. Natomiast słucham ekspertów, tego co mówią, i dla nich to już nie jest sygnał alarmowy, to już jest po prostu taki, tak naprawdę w tym momencie powinna zapadać już jakaś decyzja. Jeżeli ktoś znajduje dziecko, to się nie zastanawiamy, czy może, nie wiem, mama nie zauważyła, że wyszło, czy coś. Pamiętajmy, że to dziecko zostało znalezione na ulicy w listopadzie. I to w nocy. Nad czym tu się zastanawiać? Znaczy, my mamy najpierw zabezpieczyć to dziecko, dopiero potem się zastanawiać, czy w tym domu jest wszystko w porządku, czy nie wiem, może ktoś w domu zasłabł i dziecko wyszło, bo coś się stało. Mogą być różne historie, tak? Nie przesądzajmy. Natomiast najważniejsze w tym momencie jest co? Zabezpieczenie dziecka. Jeżeli my je odprowadzimy do domu, tak jak się to stało w tym przypadku, i zostawimy tam, no to co się może wydarzyć? Znaczy, po prostu brakuje takiej ludzkiej wyobraźni, dlatego że mamy taki kult po prostu rodziny biologicznej. Dziecku zawsze będzie dobrze w rodzinie biologicznej i koniec, kropka. Nie, nieprawda. Dziecku będzie dobrze w bezpiecznej rodzinie, w której będzie przede wszystkim miało święty spokój, mogło się w porządku rozwijać, będzie otoczone opieką i po prostu to dziecko też w tej rodzinie będzie w centrum uwagi. Byłoby idealnie, gdyby nie trzeba było domów dziecka otwierać, gdyby nie trzeba było rodzin zastępczych tworzyć, ale tak nie jest i musimy sobie z tego zdać sprawę i przestać udawać, że po prostu każda rodzina biologiczna jest święta. Ale ty mówisz tak, zabezpieczyć, no dobrze, ja rozumiem, później tym się musi zająć sąd, bo tak jest w naszym systemie. No, rozumiem, dziecko jest zabezpieczone, sprawa idzie dalej, sąd się tym zajmuje, ale widzisz, że w tych historiach sędziowie nie potrafili podjąć jakichś decyzji konkretnych, zabezpieczających dalszy los tego dziecka. Ale oczywiście i my też nie wybielajmy sądów w tej sytuacji, bo one nie działają idealnie, a sądy rodzinne to już jest w ogóle zupełnie inna historia, bo zwróćmy uwagę na jedną rzecz. W sądach karnych, w sądach cywilnych procedury są bardzo dokładnie opisane. Tam sędziowie często wiedzą, co mają robić. Jeżeli chodzi o postępowanie właśnie w takich sytuacjach, kodeks rodzinny wcale nie precyzuje tego. To znaczy dowolność, możliwość wydawania różnych postanowień, zmiany tego jest zupełnie inna. W postępowaniu karnym wydaje się wyrok i sędzia traci tę sprawę z oczu. Potem zajmuje się tym druga instancja. Natomiast w sądzie rodzinnym ten sędzia sprawuje opiekę nad tą rodziną tak naprawdę do momentu, aż wszystko będzie w porządku i jego obecności tam, obecności sędziego nie będzie po prostu potrzeby. Natomiast my mamy w Polsce system sądów rodzinnych, gdzie nie nakłada się, nie wymaga się od sędziego ani umiejętności przeprowadzania przesłuchań z dziećmi, bo nikt nie wymaga ani nikt nie gwarantuje szkoleń z tego zakresu. Sędziowie rodzinni to bardzo często, wyobraźmy sobie sytuację, sędzia w Polsce może zostać sędzią mając 29 lat. Nie mając żadnego doświadczenia życiowego, taki sędzia, kobieta, mężczyzna, nieważne, trafia do wydziału rodzinnego i dostaje na dzień dobry stertę spraw i musi decydować, czy zabrać dziecko, czy nie. Skąd on ma wiedzieć tak naprawdę, jak postępować? On ma tylko wiedzę na temat przepisów. A w przepisach jest jasno wskazane, że jest władza rodzicielska, czyli rodzice są tak naprawdę właścicielami dziecka. W ogóle jeszcze w takiej nawet warstwie słownikowej jesteśmy gdzieś, nie wiem, w XIX wieku, jeśli chodzi o polskie prawo rodzinne. Po drugie, głównym celem
całej tej polityki wokół sądów rodzinnych jest powrót dziecka do rodziny biologicznej. To jest zapisane w ustawie, wprost. I teraz mamy też wypowiedzi polityków, przez lata praktykowane, że rodzina jest święta, że dzieci się zabiera bez potrzeby, że rodziny zastępcze to są w ogóle jakieś wyciągacze pieniędzy. No bo też takie przypadki się zdarzają, Michale, no to dobrze też zdajemy sobie sprawę, że... I tutaj, Aga, jedna bardzo ważna rzecz. Żebyśmy sobie jasno powiedzieli. Kiedyś Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka, przeprowadził takie badanie na kilkuset sprawach. I analizując sprawy, analizując te przypadki i też wtedy, kiedy mówiło się, że dziecko zostało zabrane za biedę, tylko wyłącznie z powodu biedy, okazało się, że to jest absolutna bzdura. Tylko żyjemy w takich realiach, że bardzo często sędzia nie może wyjść przed sąd i powiedzieć, drodzy Państwo, to co opowiadają politycy, że dziecko zostało zabrane za biedę, albo to co opowiada matka biologiczna, to nie jest prawda, bo tam było na przykład pobicie, tam było wykorzystywanie seksualne. A dlaczego tego ten sędzia nie może zrobić? No bo zdradziłby wtedy to, co jest w tych aktach, co dotyczy tego dziecka i mógłby mu zaszkodzić. Ja też analizowałem właśnie, żeby trochę się samemu przekonać. Analizowałem te sprawy, w których politycy wychodzili i mówili, dziecko zostało zabrane za biedę, albo matki na przykład przedstawiane w programach telewizyjnych, radiowych, tych prasowych, wychodziły przed kamerę i mówiły, że nie, no u nas było wszystko w porządku, tylko nie mieliśmy na przykład toalety i dlatego nam zabrano dziecko. Zaglądam do tych akt, a tam się okazuje, że była przemoc, był alkohol, była nieporadność, były przeróżne rzeczy, łącznie właśnie z wykorzystywaniem seksualnym. Ale o tym już nikt nie mówi. A ci, którzy mogliby o tym opowiedzieć, bo znają te akta, nie robią tego ze względu na dobro dziecka. To też jest naprawdę ważna rzecz. I powiem szczerze, rozmawiałem z wieloma ekspertami, sędziami rodzinnymi, podkreślają, że nie znają w Polsce takich przypadków, kiedy tylko i wyłącznie bieda była powodem. Bardzo dziękuję moim Państwa gościem. Był Michał Janpura, dziennikarz. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo, Michale. A dziś to już wszystko. Ja zapraszam na kolejny program Fakt Live jutro, tradycyjnie o godzinie 12:00.